kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 28. Pan Jezus bardzo lubi małe dzieci. Drogie dzieci, Pan Jezus był bardzo dobry i miły dla wszystkich. Ale czy wiecie, kogo kochał szczególnie mocno? Najbardziej kochał dzieci. Bardzo lubił mówić do nich i mieć je bardzo blisko siebie, nawet jeśli był bardzo zmęczony. Mali chłopcy i dziewczynki również bardzo lubili być razem z Nim. Wiedzieli, że On bardzo je kocha. One nie bały się z Nim rozmawiać. Jak bardzo kochały Pana Jezusa. Zdarzyło się raz, że Pan Jezus był bardzo blisko pewnego małego miasteczka. Tam usiadł, aby odpocząć. Całymi dniami nauczał ludzi, dlatego był bardzo zmęczony. Niektóre mamy, zobaczywszy Go, przyprowadziły ze sobą swoje dzieci. Chciały, aby On błogosławił je, każde z osobna. Apostołowie nie wiedzieli jeszcze, że Pan Jezus tak bardzo kocha małe dzieci. Dlatego powiedzieli do mam: zostawcie teraz Pana Jezusa, On jest zbyt zmęczony, aby z wami rozmawiać. Pozwólcie Mu odpocząć. Jak sądzicie, co zrobił Pan Jezus? Widział dzieci i słyszał, co powiedzieli apostołowie. Nie był z tego zadowolony i odpowiedział im: nie oddalajcie ich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Tak bardzo je kocham. Potem otworzył swe ramiona, mówiąc: przyjdźcie, moje dzieci, przyjdźcie. Szczęśliwe dzieci biegły w ramiona Pana Jezusa. On brał je na swoje kolana, błogosławił każdego chłopca i każdą dziewczynkę. Przytulał je do swojego serca. Najstarsze dzieci mówiły do Niego: chcemy być grzeczni, aby sprawić Tobie radość. Drogie dzieci, Pan Jezus kocha was tak samo, jak te dzieci z opowiadanej historii. Was także przywołuje do siebie i prosi: przyjdźcie, moje dzieci, kocham was bardzo. A czy wy jesteście mili? Czy chcecie sprawić radość Panu Jezusowi? Co chcielibyście Mu powiedzieć? W niebie jest bardzo dużo dzieci. One stały się świętymi, ponieważ starały się robić wszystko, co sprawia radość Panu Jezusowi. Teraz są bardzo szczęśliwe. Będą razem z Nim na zawsze. Czasem trudno jest być posłusznym i grzecznym, ale jeśli naprawdę chcecie sprawić radość Panu Jezusowi, On sprawi, że będzie to dla was łatwiejsze. Mój dobry Jezu, wiem, że bardzo kochasz małych chłopców i dziewczynki, szczególnie te, które są dziećmi Bożymi, przez Chrzest Święty. Chcę kochać Cię z całego serca. Pomóż mi być dobrym i posłusznym. Jest dla mnie miejsce w niebie. Moja mama i mój tata kochają mnie bardzo. Lecz Pan Bóg kocha mnie jeszcze bardziej. Chce On, abym pewnego dnia był blisko Niego w niebie. Co powiem Panu Bogu, który jest tak bardzo dobry dla mnie? Powiem Mu: dziękuję Ci, Panie Boże. Czy jestem podobny do Pana Jezusa? W pewnym małym miasteczku żył chłopiec o imieniu Daniel. Jego tata umarł, kiedy był jeszcze bardzo mały, ale Pan Bóg dał mu bardzo dobrą mamę, która uczyła go, jak być dobrym chłopcem. Jednak stając się coraz starszy, Daniel bywał nieposłuszny lub w złym humorze. Czasem nie odmawiał modlitw i bawił się zamiast sprzątać swój pokój. Kiedy Daniel był niegrzeczny, jego mama była bardzo smutna. Kiedy Daniel miał 8 lat, jego mama wysłała go do dobrej szkoły. Wiedząc, że tam kapłani i bracia dobrze się nim zajmą i nauczą go wszystkiego,
czego trzeba, aby stał się dobrym katolikiem. Podczas letnich wakacji, kiedy Daniel wrócił do domu, jakże bardzo się zmienił. Jego mama nie chciała uwierzyć, że to ten sam chłopiec. Teraz był posłuszny, usłużny, miły dla wszystkich. Nie kłócił się już i każdego dnia odmawiał modlitwę. Jego mama nie posiadała się z radości. Pewnego wieczoru zapytała go: Danielku, powiedz mi, jak to się stało, że jesteś teraz taki grzeczny? Czy pamiętasz, że zanim wyjechałeś do szkoły, czasami zachowywałeś się nieznośnie? Daniel odpowiedział: Wiesz, mamo, kiedy zacząłem chodzić do szkoły, czasami lubiłem się jeszcze pobić, a czasami nawet narzekałem. Czasem biłem się z innymi chłopakami i byłem nieposłuszny. Ale pewnego dnia ksiądz podarował mi piękny obrazek z Dzieciątkiem Jezus i zapytał mnie, czy chcę być dobrym, małym chłopcem. Odpowiedziałem mu: Tak, ojcze, chciałbym być grzeczny, ale to takie trudne. A ksiądz mi wtedy powiedział: Patrz na ten obrazek każdego dnia i ciągle próbuj być jak małe dzieciątko Jezus. Staraj się sprawiać Jemu radość. On jest Bogiem. On bardzo kocha dzieci i pomaga im. I co, starasz się? Tak, mamo. Kiedy rano muszę wstać, a jestem zmęczony, staram się myśleć o Panu Jezusie, który wstawał zaraz po tym, jak jego mama go wołała, a następnie modlił się. Kiedy poproszono mnie o coś, starałem się myśleć o Panu Jezusie, który pomagał świętemu Józefowi w jego warsztacie lub Najświętszej Maryi Pannie w domu. A wiedziałem, że On był im posłuszny i wszystko wykonywał od razu. To trudne czasem, aby zrobić coś dla kogoś, jeśli nie ma się na to ochoty, prawda? Tak, mamo. Czasami jestem smutny i trudno mi być grzecznym. Ale myślę wtedy o Dzieciątku Jezus, które na mnie patrzy i wiem, że ono chętnie wykonałoby wszystkie obowiązki. A czy nie zapominasz patrzeć na swój obrazek? Nie, mamo. Przed pójściem spać patrzę na niego i myślę sobie, czy tym razem byłem podobny do Dzieciątka Jezus? Czy byłem posłuszny jak ono? Czasem wydaje mi się, że jego oczy są smutne i wiem w sercu, że to właśnie ja sprawiłem mu tę przykrość, ponieważ byłem niegrzeczny i myślałem tylko o sobie. Wtedy mówię mu, że bardzo tego żałuję i obiecuję mu, że się poprawię. Mama Daniela wzięła go w ramiona, przytuliła mocno mówiąc: Moje dziecko, nie zaprzestawaj swoich wysiłków, a pewnego dnia prawdziwie przypominać będziesz Dzieciątko Jezus. A czy my powinniśmy postępować tak samo? Pytania do katechezy 28. Kogo Pan Jezus kochał najbardziej? Nawet jeśli był zmęczony? Czy mali chłopcy i dziewczynki lubili z Nim przebywać? Dlaczego? Co zdarzyło się pewnego razu, kiedy Pan Jezus był zmęczony? Dlaczego niektóre mamy przyszły do Pana Jezusa? Co powiedzieli im apostołowie? Czy Pan Jezus był zadowolony z tego, co powiedzieli? Co powiedział Pan Jezus? A co powiedział do dzieci? Czy one przyszły do Niego? Co zrobił Pan Jezus? Czy Pan Jezus was kocha? Czy w niebie są dzieci?
W jaki sposób one stały się świętymi? Czy i dla was jest miejsce w niebie? Czy w opowiedzianej historii Daniel był zawsze uprzejmy? A co stało się z Danielem w szkole? Czyj wizerunek widniał na obrazku, który został podarowany Danielowi przez księdza uczącego w szkole? Czy Daniel starał się naśladować dzieciątko Jezus? Czy Pan Jezus pomagał Danielowi stać się grzecznym chłopcem? Doskonale. O mój Jezu, dopomóż mi dzisiaj, abym się do Ciebie upodobnił. Zadanie. Spróbuj dzisiaj, wykonując wszystkie czynności, robić to tak, jakby robił to Pan Jezus.